Historia Łuczanowic powiązana jest z dziejami i dziedzictwem krakowskich ewangelików. To tutaj bowiem pod koniec XVI wieku osiedliła się rodzina Żeleńskich, wyznająca kalwinizm. Żeleńscy zasłynęli z tego, że w Łuczanowicach zaczęli odprawiać nabożeństwa wyznań reformowanych. A także na początku XVII wieku, ściślej w latach 20. XVII wieku, zapoczątkowali budowę w Łuczanowicach kaplicy ewangelickiej. Wydarzenie to było bardzo doniosłe, ale trwała budowa sama dosyć długo, prawie 10 lat. Dlatego też, drodzy Państwo, że XVII wiek był czasem niepokojów religijnych, tumultów, różnych prześladowań wzajemnych i ta budowa ciągnęła się przez 10 lat, natomiast znalazła na swój finał. Kaplica ewangelicka powstała w Łuczanowicach, odbywały się tutaj nabożeństwa dosyć długo, bo do końca XVII wieku. Potem została ona zamknięta, ale co ciekawe, za moimi plecami znajduje się pałac, w którego założenie ta kaplica została wkomponowana. Więc to też ciekawe. Służy ona dzisiaj rzymskim katolikom, natomiast przetrwała w pewien sposób, świadczy o ciągłości historycznej. Z dziedzictwem ewangelików, z rodziną Żeleńskich powiązany jest także inny zabytek w Łuczanowicach. Mam tu na myśli kopiec lutrów, nazywany tak przez miejscowych cmentarz ewangelicki. Natomiast za moimi plecami możemy podziwiać bardzo ciekawy przykład rezydencji podmiejskiej. Był to pałac, który powstał na początku XX wieku. Zaprojektował go Tadeusz Stryjeński już z kolei dla kolejnych właścicieli Łuczanowic, czyli rodziny Mycielskich, bardzo znanej, zasłużonej rodziny szlacheckiej. Pałac ten stanowi dobry przykład historyzmu, w którym widać już echa nowego stylu, modernizmu, który zaczął w XX wieku pojawiać się w architekturze i sztuce. Służył on rodzinie Mycielskich aż do końca II wojny światowej, czyli do 1945 roku. Pałac rodziny Mycielskich okalał przepiękny park. Mycielscy posiadali własnego ogrodnika, zaprojektowali ten park z taką myślą, to wszystko było przemyślane, doskonale zrobione od strony architektury krajobrazu. Stąd do dzisiejszego dnia w Łuczanowicach znajdziemy wiele pięknych okazów drzew, roślin, które cieszą nasze oko, mimo że Mycielscy już tutaj nie mieszkają. W 1787 roku, tuż za wsią Łuczanowice, Marcjan Żeleński założył cmentarz ewangelicki. Jest to tym ważniejsza wiadomość, że cmentarz ten należy do najstarszych nekropolii w Krakowie, a przy tym jest jedynym w pełni ewangelickim cmentarzem w naszym mieście. Na cmentarzu wyróżnia się charakterystyczny kurhan z obeliskiem, na którym znajdziemy chociażby herb Ciołek. Cmentarzem opiekuje się Gmina Ewangelicka w Krakowie i rokrocznie jesienią organizowane są tutaj nabożeństwa ekumeniczne. Rozpościera się stąd również przepiękny widok. Dostrzeżemy stąd zwłaszcza w pełnej krasie kombinat. Dalej można zobaczyć kominy elektrowni Łęk, a także przy dobrej pogodzie góry. Józef Łebkowski w 1863 roku tak opisywał malowniczy widok roztaczający się z cmentarza w Łuczanowicach. Stąd nader miły rozsuwa się krajobraz. Ku południowi rysują się Tatry, a na ich tle piękne okolice brzegów Wisły. Ku zachodowi mogiła Wandy, Kraków, Bielany i Góra Świętej Bronisławy,
wyglądają zza wąskim pasmem ciągnących się lasków. Ku północy i wschodowi ciemne tło borów i rozrzucone chaty wsi Łuczanowic zakańczają widnokrąg. Dziś z tego miejsca najlepiej widać kombinat.